Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj opowiem o tym, dlaczego całe bractwo w Polsce się smuci. Zapraszam. Otóż to właśnie dzisiaj, gdy nagrywam ten materiał, a nagrywam go w poniedziałek 22 sierpnia roku 2022, w święto Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, opuszcza nasz dystrykt, nasz brat Klaus. Jakie to ma znaczenie dla dystryktu? Ano ogromne. Otóż brat Klaus jest tutaj w Polsce od samego początku. Jest on, jeśli można tak powiedzieć, takim bratem, założycielem naszego dystryktu. I gdyby nie jego tutaj obecność, gdyby nie ta misja, w której on również wziął udział i w której był jednym z takich dźwigających cały jej ciężar, gdyby nie ta misja, to bractwa w Polsce by nie było. Oczywiście, że Pan Bóg może znaleźć inne własne metody, mógłby się posłużyć kimś innym, natomiast wtedy byłoby to zupełnie coś innego i to, co dzisiaj jest, to, co powstało, to zawdzięczamy w dużej mierze właśnie naszemu drogiemu bratu Klausowi. Brat Klaus posługiwał w Polsce przez 27 lat. Po tych 27 latach otrzymał nominację z powrotem do seminarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Salzkofen. Z powrotem, dlatego że na samym początku swojej drogi jako brat zakonny pełnił posługę właśnie tam. W seminarium oczywiście nasz brat Klaus również będzie miał co robić. Jest tam w tej chwili naprawdę wielu już polskich seminarzystów i taki polskojęzyczny brat jak najbardziej będzie tutaj mógł w tej sprawie pomóc. Dystrykt w międzyczasie rozrósł się, stał się już, można powiedzieć, wielkim dziełem. Już stoi na własnych nogach i tak jak jeszcze powiedzmy 10 lat temu, pewnie nikt nie byłby w stanie sobie wyobrazić tutaj w Polsce, że dystrykt będzie musiał sobie poradzić bez brata Klausa. Tak w tej chwili, po tych 27 latach pracy, myślę, że można powiedzieć, że dystrykt stoi na własnych nogach i że brat, jako taki brat założyciel, może jednak ze spokojnym sumieniem wracać do swojej ojczyzny i do seminarium w Salzkofen. Ja chcę wykorzystać tę okazję do tego, żeby powiedzieć kilka słów o samym powołaniu zakonnym w kontekście właśnie braci, bractwa kapłańskiego świętego Piusa X, bo ta rzecz wcale nie jest oczywista, jak to bractwo kapłańskie i bractwo kapłańskie ma braci, którzy nie są kapłanami. Cóż to znaczy? O tym powiem na koniec tego materiału, a na początku, wykorzystując tą okazję, że żegnamy dzisiaj brata Klausa, chciałbym przeczytać wywiad z bratem Klausem, który ukazał się w naszym dwumiesięczniku Zawsze Wierni z okazji 25-lecia naszego dystryktu. Jest to dokładnie numer 200, czyli numer ze stycznia, styczeń-luty 2019. Ten numer jest jeszcze dostępny w księgarni Tedeum, ale zostały go już bardzo nieliczne egzemplarze, więc zachęcam do kupienia tego numeru i zachęcam do pośpiechu, bo może się okazać, że za kilka dni już nie będzie dostępny, a jest to jedyny opublikowany wywiad z bratem Klausem. Próbowałem go namówić na wywiad przed kamerą, na rozmowę, ale nie dało się. Będę mówił za chwilę o powołaniu zakonnym. Jest to naturalne dla brata zakonnego, że nie pcha się on na ekran, że nie ciągnie go do kamery i w pewnym sensie w ten sposób brat Klaus również daje piękne świadectwo takiego właśnie braterskiego, jeśli mogę tak powiedzieć, powołania, takiego powołania do życia poświęconego Panu Bogu. Na ten wywiad
pod posłuszeństwem udało się go wtedy, no, namówić, to może nie do końca właściwe słowo, udało się, tak w cudzysłowie, go zmusić do tego wywiadu, który jest opublikowany właśnie w tym numerze Zawsze Wierni. Przeczytam go dzisiaj, jest to dosyć krótki wywiad, ale jednak może on nam wiele powiedzieć i o samym bracie, i jeszcze bardziej o początkach bractwa, o tych pionierskich czasach, bardzo trudnych, bo chyba możemy sobie to wyobrazić, bractwo, które przychodzi do Polski za czasów Jana Pawła II, gdzie ludzie nie widzą jeszcze kryzysu Kościoła, są zakochani w Janie Pawle II i wtedy przyjeżdżają księża i bracia z Niemiec i zaczynają mówić, że Kościół jest w głębokim kryzysie. No chyba możemy sobie wyobrazić, że to nie było proste zadanie. Przejdę teraz do przeczytania tegoż wywiadu z naszym bratem Klausem. Pokażę może tylko, jak on się zaczyna, gdyż chyba jednak jest to dosyć wartościowa informacja. To znaczy mamy tutaj brata Klausa, który jest właśnie w trakcie pielgrzymki i nakłada kaszę kuskus najprawdopodobniej zgłodniałym pielgrzymom. O pielgrzymce też będzie tutaj trochę kilka słów. Brat uczestniczył w apostolacie bractwa w Polsce od samego początku. Co się przez ten czas zmieniło? Jak brat ocenia ten rozwój? Na samym początku, kiedy jeszcze msza święta odprawiana była nieregularnie, w jakiejś sali w Warszawie, było może około 30 wiernych. A teraz, kiedy patrzę na rozwój apostolatu w Polsce, to naprawdę można tylko podziękować za to Matce Bożej, a w sprawie wszystkich naszych budynków świętemu Józefowi, jako ministrowi finansów, za błogosławieństwa i pomoc podczas tych 25 lat. Jakie funkcje pełnił brat w trakcie swojej długiej posługi w Polsce? Jakie pełni brat teraz? Jeszcze przed wstąpieniem do bractwa uczyłem się stolarstwa i niezmiernie to lubię. Ale brat zakonny ma zawsze te same funkcje. Służyć Panu Bogu niezależnie od zewnętrznej pracy. Jeśli chodzi o codzienną pracę, zajmowałem się zawsze sprawami budowlanymi i związanymi z tymi sprawami finansowymi. Krótko mówiąc, byłem tym, który wydawał. Teraz, od kiedy mamy więcej księży, którzy odpowiadają za prace biurowe i organizacyjne, mam wreszcie więcej czasu na pracę ręczną, nie papierkową. Czego brat spodziewał się, przyjeżdżając do Polski? Niczego specjalnego się nie spodziewałem. Ucieszyłem się bardzo, kiedy dostałem propozycję, aby pomagać w apostolacie w Polsce. Niektórzy mówią, że Niemcy mają ten Drang nach Osten, ale chyba nie o to chodziło. Już w roku 1978 byłem zapisany na pielgrzymkę do Częstochowy, ale w ostatnim momencie nie udało się. Wtedy jeszcze nie. Potem od roku 1990 pomagałem w różnych transportach pomocy humanitarnej dla Polaków i Białorusinów. Przez te 25 lat miał brat okazję poznać Polskę i Polaków. Co najbardziej brat w nas polubił, a jakie polskie wady najbardziej bratu doskwierają? Może to zabrzmi dziwnie, ale naprawdę bardzo lubię słowiańską duszę, tę mentalność, gościnność i ciepłe serce Polaków. Lubię ich zdolności, spontaniczne i proste rozwiązania praktyczne. Lubię słowo kombinować, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Szkoda, że czasami widać u niektórych brak wytrwałości. Przez prawie cały czas brata obecności w Polsce bractwo zorganizowało pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. Proszę, aby brat opisał nam, jak wygląda ta pielgrzymka z brata perspektywy, jak zmieniła się ona przez lata. Może opowie nam brat jakieś śmieszne historie z nią związane. No tak, pielgrzymka. Wyjątkowe dni w sierpniu. Nie zawsze było lekko. Najwięcej trudności miałem przede wszystkim w pierwszych latach, kiedy słabo znałem język polski. A trzeba było wszystko zorganizować i kupować, na przykład żywność dla pielgrzymów. Przez małe pomyłki w wymowie dochodziło do różnych nieporozumień. Na przykład chciałem kupić mięso mielone i dostałem owoc melon. Albo potrzebna była nowa kłódka, ale w sklepie usłyszałem, proszę brata, w naszym sklepie nie ma wódki. Te pierwsze pielgrzymki były jednak najciekawsze, najbardziej oryginalne, trochę partyzanckie, jeśli chodzi o organizację. Brat od wielu już lat pełni posługę jako brat zakonny. Może opowie nam brat, jak to było z wstąpieniem do nowicjatu. Co brata do tego skłoniło? Kiedy brat wstąpił i z kim? Jakie funkcje pełnił brat, zanim trafił do Polski? Do bractwa trafiłem przede wszystkim przez rekolekcje ignacjańskie. Ktoś mnie zabrał na nie, chociaż nie miałem pojęcia, co mnie czeka. A po tych 5 dniach było już za późno. Najbardziej uderzyło mnie to, co jest fundamentem rekolekcji, mianowicie pytanie i odpowiedź, czemu jesteśmy na ziemi.
aby kochać Pana Boga, Jemu służyć, aby przez to zdążać do nieba. To rozwiązało wszystkie moje życiowe plany. Pół roku po rekolekcjach wstąpiłem do bractwa jako brat zakonny. Było to w roku 1978. W tym czasie otwierane było nowe seminarium i miejsce nowicjatu dla braci w Niemczech w Bawarii. Było nas czterech postulantów, z których trzech znalazło się w nowicjacie. Po 17 latach służby, głównie w samym seminarium, w funkcji stolarza, ksiądz Karol ukradł mnie do Polski. Pierwsze lata apostolatu w Polsce musiały być niezwykle trudne, ale i ciekawe. Może zechce brat nam opowiedzieć kilka co ciekawszych historii z tych pionierskich lat. Może powiem, w jakich okolicznościach znaleźliśmy teren na Przeorat przy ulicy Garncarskiej. Pierwsze 3 lata mieszkaliśmy w wynajmowanym domu przy ulicy Żwanowieckiej, niedaleko od dzisiejszego Przeoratu. Ale był to za mały budynek do prowadzenia apostolatu, więc szukaliśmy innego rozwiązania przez agencję nieruchomości. Pewnego dnia jechaliśmy z panią z tej agencji, aby zobaczyć teren do sprzedania w Międzylesiu. Prowadziła nas na puste pole obok lasu, bez żadnych mediów, żadnej infrastruktury czy normalnej ulicy w pobliżu. Żartobliwie zapytałem wtedy księdza Karola, czy chce może sadzić ziemniaki w przyszłości. A pani wreszcie zrozumiała, o co nam chodzi i zaprowadziła nas na ulicę Garncarską, gdzie znaleźliśmy pasujący teren z domkiem, który w międzyczasie został rozbudowany ze wszystkich 4 stron i w górę. Pan Bóg zawsze działa prostymi sposobami. A co do języka, w pierwszym roku pobytu chcieliśmy kupić faks. Akurat byliśmy w Lublinie. Sprawdzaliśmy w różnych sklepach, a prawie wszędzie było napisane komis. Pytaliśmy, czy to dobra firma. Mówiono nam, tak, oczywiście. No i kupiliśmy faks z firmy komis. Bardzo dobrze działał. Dopiero później zorientowaliśmy się, co znaczy komis. Jakie zadania w trakcie brata posługi w naszym kraju ceni brat szczególnie? Co sprawiało bratu największą satysfakcję, a co okazało się najtrudniejszym? Niewątpliwie pierwszym poważnym zadaniem było zbudowanie szkoły z kościołem tu na Garncarskiej. W tamtym czasie było to wielkie osiągnięcie i pomoc dla naszego apostolatu, a jednocześnie wielkie wyzwanie finansowe. Ale też nie wolno zapominać, że wspaniali wierni niemało nam pomagali. Z dzisiejszego punktu widzenia zrobilibyśmy wiele rzeczy inaczej, ale jak mówi powiedzenie, mądry Polak po szkodzie. A najtrudniejsze sytuacje tego już nie pamiętam. Czego życzyłby nam brat na kolejne lata walki o tradycję katolicką w Polsce? Niewątpliwie życzę przede wszystkim ufności do Pana Boga i Matki Najświętszej, a także ufności wobec naszych księży, mniej niepotrzebnego krytykowania wszystkiego, wytrwałości w walce, brania własnego życia w swoje ręce zgodnie z wolą Bożą. Pan Bóg nie jest skomplikowany. Wystarczy Mu, że kochamy w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu. I tak kończy się ten wywiad i myślę, że te ostatnie słowa możemy potraktować jako, tak w cudzysłowie, testament brata Klausa, który właśnie nasz test tylko puszcza, wprawdzie na szczęście nie odchodzi z tego świata, także testament jest tutaj mocno jeszcze na wyrost, ale rozumiemy przez pewną analogię. Można mówić tutaj o testamencie, ufności do Pana Boga, mniej niepotrzebnego krytykowania, wytrwałości w walce, brania własnego życia w swoje ręce. Pan Bóg nie jest skomplikowany, wystarczy, że Go kochamy w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu. Jeszcze raz polecam ten 200 numer naszego czasopisma Zawsze Wierni. Może nie widać tego dokładnie, co tam się dzieje na okładce. Otóż jest to Matka Boża Gromniczna. Ona odgania wilki gromnicą. To może wyglądać z daleka jak kosa, dlatego że ta gromnica zostawia taką smugę światła, smugę ognia, ale to nie jest kosa, to jest gromnica i to też ma w pewnym sensie pokazać, powiedzmy, tą sytuację bractwa i na świecie, i w Polsce, to znaczy tą sytuację nieustannej walki, pewnego oporu, opieki Matki Bożej w całym tym czasie, która odgania te wilki od apostolatu, bractwa, od dusz, które zostały nam powierzone. Jest to jednocześnie jedyny numer naszego czasopisma, który ma na okładce brokat. Nie wiem, czy to widać na nagraniu. Chyba będzie widać. Dlaczego? Proszę mnie o to nie pytać. Natomiast jeśli widzisz, że na okładce Zawsze Wierni jest brokat, to wiedz, że coś się dzieje.
W ramach takich wypominek ja może wspomnę, że oczywiście również gdy ja przyszedłem do przedseminarium tutaj w Warszawie, to znaczy tutaj tak w ogólności, bo nagrywam oczywiście w naszej szkole w Józefowie, to brat Klaus był oczywiście wtedy właśnie na Garncarskiej, gdy my byliśmy właśnie takimi młodymi nowicjuszami, no to brat Klaus czasem przydzielał nam jakąś pracę. Po prostu tam był już wtedy jako ten doświadczony brat, który widział wszystkie początki tego, co się tutaj dzieje, który no, wie, jak życie w bractwie wygląda. Myślę, że dla wielu może to być dosyć zagadkowe, co to znaczy być w takich pionierskich czasach, w tej roli, w której był brat Klaus. Wszyscy, którzy znają brata Klausa, znają go jako człowieka niezwykle pogodnego, niezwykle pomocnego, niezwykle pracowitego, ale wielu nie wie, ile tam za tą historią, za tym uśmiechem brata Klausa, ile tam się kryje różnego rodzaju trudów, które on dźwigał w tym czasie. Ile razy tutaj w tych pionierskich latach został on oszukany, ile razy został on w jakiś sposób okradziony. Ile tutaj było takich zdrad, walk i cierpienia, to naprawdę Pan Bóg to wie. Brat Klaus sam tego nie zdradza. Ja znam tylko część takich opowieści i ta część, którą znam, i ona jest wystarczająca, żeby zadziwić się, że tych na początku, upraszczając, dwóch ludzi, czyli ksiądz Karol Sztelin i brat Klaus, ten ciężar udźwignęli. Dzięki Bogu go udźwignęli, bo dzięki ich pracy i ja znalazłem swoje powołanie i zostałem kapłanem i znalazłem warunki, gdzie mogę katolicką naukę głosić i jednocześnie warunki, które sprawiają, że mogę żyć zgodnie z duchem kapłańskim, bo takie warunki stwarza bractwo kapłańskie świętego Piusa X w swoich domach. Ale obiecałem, że opowiem kilka słów w ogóle o braciach. Cóż to znaczy, że są tacy bracia bractwa kapłańskiego świętego Piusa X? Myślę, że naprawdę jest to temat bardzo, bardzo ważny. A więc bractwo kapłańskie świętego Piusa X oprócz samych kapłanów ma również braci zakonnych i siostry zakonne. O siostrach zakonnych dzisiaj rozmawiać nie będziemy, tylko zaznaczę, że są to niejako dwie odrębne organizacje: siostry Bractwa Świętego Piusa X oraz siostry Oblatki. Nie będę już teraz wchodził dokładnie w szczegóły, bo dzisiaj ten materiał jest poświęcony jednak braciom. No a więc, kim są bracia Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X? Są to osoby, mężczyźni, którzy chcą swoje życie Panu Bogu poświęcić. Jednocześnie nie chcą oni ładować się na pierwsze miejsca. To znaczy, nie znaczy to, że ci, którzy chcą zostać księżmi, zawsze chcą się ładować na pierwsze miejsca, ale taki brat zakonny, co różni jego powołanie od powołania kapłańskiego? Kapłan jest stworzony do apostolatu. Kapłan jest stworzony do głoszenia nauki. Kapłan jest zgłoszony do tego, jest powołany do tego, żeby być apologetą, żeby być nauczycielem, żeby być tym, który stoi na tej ambonie i głosi prawdę. Nie każdy czuje się do czegoś takiego powołany. Jest wiele ludzi, którzy chcą Panu Bogu się poświęcić przez modlitwę, pracę, post, przez ciche, ukryte życie. Nie przez przypadek. Doskonałym wzorem jest dla braci święty Józef. Ten prosty człowiek, który wykonywał proste prace, a jednocześnie miał, można powiedzieć, najważniejsze zadanie do wykonania, opiekowania się Panem Jezusem. I naprawdę to jest bardzo bliskie do powołania braci. Dlaczego? Oczywiście bracia są bardzo blisko ołtarza, bardzo blisko tabernakulum, bardzo blisko Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Opiekują się Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie. I jak mówił arcybiskup, właśnie w ten sposób pokazujemy naszą miłość do Pana Jezusa, gdy otaczamy Go czcią, gdy otaczamy tabernakulum, ołtarz, czcią i miłością, właśnie poprzez dbałość w tych drobnych rzeczach, poprzez czystość, poprzez schludne otoczenie ołtarza, poprzez całą tą dbałość w każdym szczególe. Arcybiskup mówi,
Jeśli chodzi o ołtarz, nic tam nie jest drobne, nic nie jest nieważne, nic nie jest nieistotne. Tam wszystko powinno być zadbane, piękne, nawet jeśli skromne, nawet jeśli nie mamy środków, żeby to były rzeczy, powiedzmy, bogate, żeby to było bardzo wystawne, to wszystko powinno być zadbane i piękne. I w ten sposób pokazujemy, że wierzymy, że tu jest Bóg. W ten sposób wysyłamy też wiernym ten prosty przekaz: tu jest Bóg. Padnijcie przed Nim na kolana, adorujcie Go. Tu jest Pan nasz Jezus Chrystus. To jest kluczowa sprawa i to ma niezwykle mocne apostolskie znaczenie. Nie przez przypadek wiara upada w wyniku reformy liturgicznej. Tam jest też bardzo ważny ten element. To jest wielka katastrofa, że w wyniku reformy liturgicznej usuwa się te przekazy, te symbole, które mają pokazać cześć wobec Najświętszego Sakramentu. Usuwa się te elementy, które pokazywały, że tutaj jest serce naszej wiary. Tabernakulum wyrzuca się gdzieś na bok. Usuwa się te przepisy, które pokazywały, że te naczynia, które dotykają Najświętszego Sakramentu, to jest coś wyjątkowego, czyli tylko te osoby Bogu poświęcone mogły dotykać tych naczyń. Usuwa się mnóstwo przeklęknięć przed Najświętszym Sakramentem w trakcie samej liturgii. Usuwa się przepisy dotyczące obrusów, kwiatów, świec, krzyża w związku z ołtarzem. To wszystko tak się rozchodzi, rozmywa. I przez to również na tej warstwie symbolicznej będzie brakowało mnóstwo tego przekazu, tej miłości do Pana Boga, która jest pokazywana przez ten przekaz. Bracia są właśnie takimi strażnikami tej miłości. Brat niejako ze swojej natury jest ukierunkowany na ołtarz. Czy to jako zakrystianin, gdy dba dosłownie o ołtarz, czy to jako stolarz, który później wykonuje elementy, które będą zdobiły ten ołtarz. Zawsze brat jest ministrantem, który jest blisko tego ołtarza, który zawsze też dba w jakiś sposób o tą godność, piękno tego, co się dzieje przy ołtarzu. Bracia bardzo często mają szczególne zadania, jeśli chodzi o muzykę kościelną. Czasami, jeśli chodzi o katechezę dla młodszych dzieci przede wszystkim, ale to można powiedzieć jest mniej takie stricte, typowe powołanie brata. Jak najbardziej nie ma w tym absolutnie nic dziwnego, że bracia katechezy uczą. Jest to jak najbardziej właściwe, ale jak wspomniałem, to nauczanie jest raczej funkcją stricte kapłańską. Brat powinien być przede wszystkim ukierunkowany na ołtarz, na troskę o ołtarz, na to serce naszej wiary, które bije w tabernakulum. I naprawdę myślę, że to już jest jasne, mam nadzieję, dla naszych widzów, jak bardzo to jest piękne powołanie. Właśnie nie ten człowiek, który ładuje się, który jak taki ksiądz, youtuber, który nieustannie musi być przed kamerą, bo inaczej to coś jest nie w porządku, tylko właśnie to powołanie do modlitwy, służby, do otaczania czcią, miłością Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Powołanie do służby wobec Pana Jezusa poprzez prostą pracę, do życia takiego ukrytego, do niewystawiania się na świecznik, tylko modlitwy i pracy. Jest naprawdę piękne, budujące powołanie. Taki brat, który naprawdę tym żyje, żyje tą miłością do tabernakulum, to jest skarb. Taki brat poprzez swoją pracę, poprzez tą miłość, którą otacza tabernakulum, taki brat wysługuje mnóstwo łask, które później na Kościół spływają. Taki brat jest wielkim błogosławieństwem dla całej wspólnoty, można powiedzieć, dla całego Kościoła. Jest naprawdę piękne, doniosłe, niezwykłe powołanie. Tutaj nawiążę jeszcze do tego, co powiedziałem na początku materiału, gdy mówiłem o tym, że, może nie na początku, bardziej w środku, gdzie mówiłem o tym, że brat Klaus był jednym z tych, którzy budowali te warunki, które później umożliwiły też nam tutaj kapłańskie życie w Polsce. To warto tutaj też podkreślić. Otóż bractwo kapłańskie świętego Piusa X, wielu to się kojarzy po prostu z walką, walka przeciwko czemuś, walka z czymś tam. Wielu to się kojarzy właśnie, to są jacyś tacy zatwardziali tradycjonaliści. Bractwo kapłańskie świętego Piusa X wyróżnia się czymś innym tak naprawdę. To znaczy bractwo wyróżnia się tym, że tworzy struktury, które umożliwiają kapłanom naprawdę kapłańskie życie. To jest geniusz naszego założyciela. Rozpoznanie tego, co będzie potrzebne w tych czasach kryzysu. Arcybiskup to rozpoznał, że tu nie wystarczy wykształcić kapłana i go wysłać w ten świat. On rozpoznał, że potrzebne są bastiony w
tym świecie, bastiony katolickiej wiary, przeoraty, czyli wspólnoty, gdzie właśnie kapłani i bracia żyją razem, gdzie żyją życiem dosyć zakonnym. Taki współczesny zakonnik, gdy do nas przychodzi, to przeważnie mówią nam ci zakonnicy, że o, tutaj jest większy rygor, to jest bardziej zakonne życie niż w naszych zakonach, co jest szokujące, tak? Bo oczywiście tradycyjne zakony żyją dużo bardziej rygorystycznie niż my w naszych przeoratach. Ale jednak to jest takie właśnie życie trochę jakby zakonne, czyli z określonym porządkiem dnia, z ciszą nocną, z porządkiem, który reguluje wspólne modlitwy od samego rana, wspólna pryma, rozważanie, msza święta, później wspólna modlitwa w południe, wspólny różaniec, później wspólna kompleta, wspólne posiłki. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że dzięki temu kapłani mogą praktykować życie modlitewne. Dzięki temu mogą nawzajem siebie wspierać poprzez to życie wspólnotowe. Dzięki temu nie stają się takimi, w cudzysłowie, przepraszam, zdziczałymi, starymi kawalerami, z których każdy ma jakieś tam swoje odchyły i sobie żyje gdzieś tam z jakimś swoim hobby, zbieraniem znaczków, czymkolwiek innym, tylko tworzą wspólnotę, docierają się też wzajemnie korygują w ten sposób swoje wady, co jest bardzo często brakiem ludzi, którzy w jakiś sposób żyją samotnie, że nie ma kto ich cały czas jakby temperować, nie ma kto ich cały czas ich swoim życiem, swoimi uwagami, czy po prostu właśnie byciem, tak, w jakiś sposób wymusza pewne zmiany. Jednocześnie ta wspólnota, gdzie wszyscy są ukierunkowani na tabernakulum, na ołtarz, ta wspólnota może się w walce wspierać, może się wzajemnie wspierać w tych trudnych momentach, wskazywać, co jest istotne. To jest naprawdę rzecz absolutnie kluczowa. Nie byłoby możliwe, nie jestem w stanie sobie wyobrazić kapłańskiego życia dzisiaj w tym świecie bez takiej wspólnoty. Dlatego też z tego miejsca jak najbardziej ostrzegam przed różnego rodzaju inicjatywami, które są, powiedzmy, jakby quasi tradycyjne, gdzie księża krzyczą głośno o tradycji, a jednocześnie są takimi wolnymi elektronami. Są gdzieś tam zostawieni sami sobie, nawet jeśli gdzieś tam daleko za granicą, może jakiś przełożony jest, to tak naprawdę sobie żyją gdzieś tam właśnie w jakimś domku, w jakimś tam miejscu, żyją po świecku. Moim zdaniem zachować w takich warunkach kapłańskiego ducha jest szalenie trudno. Człowiek zostawiony sam sobie, z czasem ta dyscyplina modlitewna, ta dyscyplina pokutna, z czasem to po prostu musi umrzeć. To znaczy wytrwać w takich warunkach to nie jest pustelnik, który żyje z dala od świata, tylko taki kapłan żyje w tym świecie, przecież jest otoczony przez ten świat i żeby on naprawdę praktykował to życie ascetyczno-mistyczne, to szumnie może brzmieć życie ascetyczno-mistyczne, nie znaczy to, że musi mieć jakieś objawienia. Po prostu chodzi o to życie naprawdę zorganizowane, życie pobożne. Bez tego ta kapłańska dusza moim zdaniem musi spłaszczyć się i wtedy taka walka o tradycję, w cudzysłowie, ona może się przemienić tylko w bicie piany. To dzięki temu bractwo przynosi na całym świecie tak dobre owoce, dzięki temu bractwo się rozwija, dzięki temu te dzieła bractwa faktycznie całościowo w Kościele kwitną, dzięki tej mądrości naszego założyciela, który wiedział, że to nie wystarczy wykształcić kapłana i wysłać go gdzieś w świat, że taki kapłan zdziczeje, taki kapłan albo przesiąknie duchem tego świata i oklapnie, albo stanie się takim zdziczałym, zgorzkniałym, powiedzmy tak, starym kawalerem, który tylko walczy o jakąś tam ideę, ale nie ma w nim prawdziwego życia modlitewnego, które napędza przecież wszystko, bez którego to wszystko staje się tylko takim biciem piany i kończy się jakąś patologią. I oczywiście to nie przez przypadek dzisiaj o tym mówię, bo bracia odgrywają tutaj również kluczową rolę, są kluczowym elementem, bez którego takie wspólnoty nie mogą istnieć, bez którego przeoraty tak długofalowo, całościowo nie mogą istnieć. Oczywiście może się zdarzyć przeorat, w którym akurat brata nie ma, natomiast dla istnienia ogólnie tego typu wspólnot to jest jak najbardziej potrzebne, korzystne i zwykle właśnie przeoraty dążą do tego, żeby takich braci posiadać. Jest to niezwykle zbawienne. Więc ten aspekt tej wspólnoty jest również tutaj absolutnie kluczowy. Jeszcze raz odsyłam do tego 200
numeru naszego czasopisma Zawsze Wiernie. Był to taki jubileuszowy numer, który zawierał również inne bardzo ciekawe treści. Również jest tutaj wywiad z księdzem Karolem Sztelinem. Mnóstwo innych takich, w cudzysłowie, wypominkowych artykułów pokazujących, jak to było wcześniej. To jest czas, rok 2019, kiedy bractwo rozwijało się gwałtownie, ale to jeszcze jest przed tym wielkim wybuchem. To znaczy w porównaniu do tamtego momentu, w tej chwili to już pewnie mamy trzykrotnie więcej wiernych wszędzie i w międzyczasie przyszło 14 nowych kapłanów z diecezji czy z współczesnych zakonów. A więc to świadectwo, które daje ten numer, w pewnym sensie jest już nie do końca aktualne, to znaczy jest to sprzed tego czasu. Nie zmienia to faktu, że to 25-lecie wtedy jako taka okazja do zastanowienia się nad tym, co było wcześniej, do rozpoznania tego, jak trudne były te początki, jak to wyglądało, kto tworzył te początki. To jest naprawdę rzecz wielka i piękna, i szczególnie tym, którzy w jakiś sposób związali się z bractwem niedawno. Bardzo polecam zapoznanie się z tym numerem i jeszcze raz podkreślam, liczba numerów ograniczona. Podlinkuję nasze wydawnictwo Tedeum, link do tego konkretnego numeru. Oczywiście również polecam wszystkim moim widzom brata Klausa, który opuścił już nasz dystrykt. Polecam go waszym modlitwom. Oczywiście polecam również w ogóle całe bractwo w Polsce i nie tylko modlitwom, ale ze względu na to, że to dzisiaj jest takie nasze kanałowe, powiedzmy, pożegnanie brata Klausa, to w sposób szczególny jego modlitwom polecam. I zawsze taka modlitwa, to się zawsze zwraca. To znaczy wtedy, gdy modlimy się za kogoś, to ten krwioobieg tej łaski, która płynie w Kościele, to się napędza wtedy i to też później zawsze procentuje. I tak, w ten sposób żyjmy, to znaczy napędzając ten krwioobieg Bożej łaski dla zbawienia dusz, dla uzdrowienia Kościoła, który w ten sposób się uzdrowi, nie przez jakieś tam wielkie czyny, spektakularne zwycięstwa, czy przez bicie piany, tym bardziej nie, przez cichą, spokojną pracę, która wynika naprawdę z prawdziwej miłości do Pana Boga. To jest też to, jak to, o czym brat Klaus powiedział na zakończenie tego wywiadu. I to jest bardzo, bardzo mądre. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.